Cześć Wam. Dzisiaj będzie troszeczkę taki filmik nie na temat tego, co tutaj teraz widzicie, czyli tej lampki dekoracyjnej dla dzieci, tylko na temat tego, jaki prezent dostałem w zamian za to, że naprawiłem tą lampkę. Oczywiście ja nie chciałem w zamian nic, po prostu to było na takiej zasadzie, że okej, fajnie, pobawię się, nakręcę przy okazji filmik. W zupełności naprawdę na nic nie liczyłem, ale jeszcze chciałem tak przez chwilkę tylko powiedzieć Wam, jakie tutaj jeszcze można fajne modyfikacje zrobić z tą lampką. Sobie tak pomyślałem, że można by wrzucić do środka tutaj tej lampki jakiś malutki taki powerbank, taki, żeby starczał na przynajmniej zasilanie chociaż tych 8 godzin tej lampki. No i wtedy byśmy mieli całkowicie przenośną taką lampkę, żadnej ładowarki ani nic. Można by było to zrobić bez problemu, tylko trzeba było gdzieś z tyłu zmodyfikować tą obudowę, umieścić fajnie, ładnie jakieś wyjście tego powerbanku. No i taka lampka wtedy by była taka mobilna, powiedzmy, w ten sposób. Dobra, ale nie o tym. Chciałem właśnie o tym prezencie Wam pokazać. Bardzo miła, sympatyczna rodzina. Zaskoczyli mnie dzisiaj. Spotkałem się z mężem tej kobiety i właśnie dał mi taki prezencik. I teraz Wam pokażę, co dostałem w zamian za naprawę tej lampki. W sumie nawet to nie wiem, czy to była naprawa, bo ja po prostu kabel wymieniłem na taki, który nie latał w tym gnieździe tak mocno i nie powodował tego, że przerywało zasilanie. Patrzcie się, w takim czymś. Naprawdę jestem tak mile zaskoczony. I co my tutaj mamy? To, co tygryski lubią najbardziej. Malinówka. Własnej roboty. Dostałem informację, że ta malinówka była zrobiona osobiście przez ojca tej kobiety. Także ja Wam powiem tak. Odkręcając korek, jeszcze nawet nie spróbowałem. Pięknie pachnie malinami. Naprawdę. Cudowny zapach, a już nie mówię, jaki będzie smak tego. Ale na razie tego nie będę pił, tylko po prostu schowam. Jak będzie jakaś okazja w domu, taka, że trzeba będzie na przykład, nie wiem, coś uczcić, czy coś w tym stylu, to wtedy tą malinówkę dopiero otworzę. Ale naprawdę, ona już tak pachnie, że ja już bym ją teraz sobie gulnął. Ale nie, trzeba mieć silną wolę. Chowam ją do torebki i trzeba będzie ją gdzieś schować, żeby nie kusiło. Także króciutki, szybki filmik. Naprawdę dzisiaj pozytywnie mnie zaskoczył ten dzień. Także trzymajcie się, pozdrawiam.